Pan radny Wesołowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, znaczy nie mam wniosku, ale mam jedno pytanie, jedną taką refleksję, którą chciałem się tutaj z koleżeństwem, z panem burmistrzem, z panem przewodniczącym podzielić. Moje pytanie jest takie, panie burmistrzu, bo nie doczytałem materiałów, może przeoczyłem. Na jakim etapie w tej chwili budowa ulicy Sokolniczej? Bo tam był budowa ulicy Sokolniczej, bo tam był przetarg, bo został unieważniony i tak jakoś nie dopytałem w tym wszystkim, gdyby pan burmistrz zechciał odpowiedzieć, a potem wrócę do wyższa wypowiedzi. Odpowiadam. Szanowni Państwo, ulica Sokolnicza była przedmiotem naszej aplikacji Funduszu Dróg Samorządowych. I to zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Ono jest bodaj na 62 czy 3 miejscu. Niezależnie od tego, a przypomnę, że chcieliśmy realizować to zadanie, to jest jedna z dłuższych ulic i jesteśmy bardzo już zdeterminowani, dokumentację oczywiście, pozwolenie mamy, żeby to jest właściwie chyba pierwsza ulica osiedlowa, która czeka na wykonawstwo i nie wykluczam nawet, że jeszcze w tym roku kolejne postępowanie przetargowe przeprowadzimy, bo tak jak powiedziałem, ona jest na liście rezerwowej. Ja mam informację z Urzędu Wojewódzkiego, że już szereg zadań z listy rezerwowej, bo podstawowa lista kończyła się na zadaniu 44, a teraz już kolejne zadania są realizowane. Miałem nawet informację, że może dojść nawet do numeru 70 w tej listy rezerwowej. Niemniej jednak była kolejna edycja i myśmy w kolejnej edycji występowali w Funduszu Dróg Samorządowych również o ulicę, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy się nie załapali z tej rezerwowej, mówiąc kolokwialnie, na kolejną edycję jako drugie zadanie i tutaj mamy też zapewnienia, że ona ma duże szanse, więc ja mogę tak naprawdę z dużą dozą prawie, że już pewności powiedzieć, że ona niebawem, no chciałbym konkretną datę określić. Jeżeli z tej rezerwowej skoczy w tym roku, to jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg, a myślę, że najpóźniej na wiosnę ona będzie realizowana. Mi zależy, żeby jeszcze w tym roku, bo rzeczywiście ona jest, to jest jedna z dłuższych i starszych ulic i jesteśmy bardzo zdeterminowani. Zresztą Państwo wiecie, jeżeli opracowujemy dokumentację, to nie po to, żeby ona leżała w szufladzie, tylko żeby te zadania realizować. Ja też tutaj jestem w stałym kontakcie z niektórymi mieszkańcami, przesyłają mi czasem zdjęcia i uprzejmie proszę jeszcze o odrobinę, naprawdę odrobinę cierpliwości, bo zakładam, że ona niebawem będzie realizowana. Przypomnę, że w tym roku kolejne 3 ulice realizujemy w Rudzkim Moście i myślę, że ta ulica, tak jak powiedziałem, jest pierwsza w kolejce w tej chwili i jest ogromna szansa na dofinansowanie tego zadania, więc z pewnością w najbliższych miesiącach będzie podjęte to.